Cześć, ja nazywam się DJ Refresh i witam Was na DJ Channel. Dziś temat mało przyjemny, ale uważam, że niezwykle istotny, bo jest to dalej duży problem w dzisiejszych czasach. Mam tu na myśli piratowanie muzyki i piratowanie wszelkiego rodzaju oprogramowania. Sam dostaję wiele wiadomości od młodych DJ-ów czy producentów, skąd brać darmową muzykę, czy skąd brać darmowe wtyczki. I z jednej strony rozumiem takie podejście, bo ktoś, kto zaczyna swoją przygodę z muzyką, niekoniecznie chce wydawać na samym początku duże kwoty pieniędzy. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeśli my nie będziemy dbać o biznes muzyczny, to on po prostu będzie się pogarszał i wszyscy na tym stracimy. Musicie sobie zdawać sprawę z tego, że często wyprodukowanie jakiegoś utworu to wiele godzin pracy oraz wielkie inwestycje w sprzęt. Dlatego cena, jaką średnio musimy zapłacić za utwór dzisiaj, czyli około $1, jest naprawdę kwotą absolutnie minimalną. Weźcie pod uwagę to, że dzisiaj większość producentów zarabia bardzo mało ze sprzedaży muzyki, natomiast wydaje mi się, że dla większości z nich ważniejsze jest nawet to, że ktoś kupił ich utwór i docenił ich pracę, niż nawet ten aspekt finansowy. Są też różnego rodzaju serwisy, gdzie można ściągać muzykę i wykupując jakiś cały DJ pool, czy na przykład miesięczną subskrypcję, cena za utwór jest jeszcze dużo niższa. Podobnie jest ze wtyczkami czy z programami do produkcji muzyki. Po pierwsze, oprogramowanie jest dzisiaj dużo tańsze niż chociażby kilka lat temu. Po drugie, mamy do dyspozycji wersję testową czy jakiś darmowy okres próbny, więc nie musimy kupować oprogramowania w ciemno. Poza tym wiele firm oferuje zakup na raty. Ja na przykład kupuję na platformie Splice wiele wtyczek na raty. Mogę z nich korzystać od razu, natomiast spłacam je przez kilka miesięcy, więc jest to naprawdę bardzo fajna opcja, którą każdemu polecam. Sami widzicie, że producenci robią bardzo dużo, żeby spełnić nasze oczekiwania i zaspokoić potrzeby rynku, dlatego zachęcam do tego, żebyśmy my też byli w porządku i nie piratowali. Dajcie znać, jakie zdanie Wy macie w tym temacie, czy jesteście przeciwnikami nielegalnego pobierania muzyki czy oprogramowania, czy jednak jesteście w stanie znaleźć jakiś argument, który by w jakikolwiek sposób tłumaczył takie zachowanie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.